Justyna, tor piąty. To wierzymy będzie nasz bieg, nasze 400 metrów. Nasza królowa jednego okrążenia na tej bieżni. Trochę inaczej była wtedy wyściełana może inną nawierzchnią, ale przecież Irena Szewińska łamała też 50 sekund. 30, prawie 30 i parę lat temu, 40 lat temu. Ponad. No i jaka taktyka? Justyna zawsze początek ma spokojniejszy. Ma tą le przed sobą, to dobrze myślę. No ruszyły. Justyna, ona w pierwszej części dystansu biegnie na te 90 parę procent, żeby zachować siły na tę drugą część. Lea Sprunger nie ma co się oglądać, więc biegnie to sił w nogach. Dogania zwolna Włoszkę Cigbolu, ale Justyna też już jest blisko. Nieźle biegnie też francuska Tananne, ale też dobrze nieoczekiwanie Włoszka Szwedka Kielmer, Justyna Święty. To ona już w tej chwili prowadzi. Za chwilę będzie ostatnia prosta. Justyna szykowała się do tego biegu. To jest wielki triumf naszej zawodniczki, naszej mistrzyni. Justyna ma 4 metry przewagi. Justyna Święty, jaki to będzie rezultat? Patrzmy na czas biegnący. Rywalki daleko. Justyna Święty, ostatnie metry. Wygrywa w czasie 51-24. Sprunger jest druga. Dobrze, że Szwajcarka przedzieliła Polkę i inne rywalki, bo tu chodzi o różnicę między polskim zespołem a Francuzami, a Niemcami. Triumf nasz, dzisiaj trzeci triumf, dobrze liczę, czy czwarty? Czwarty, bo już zaliczam Michałowi Charetykowi zwycięstwo w kuli. No i oczywiście Wojtek Nowicki, no i Patryk Dobek, znakomity na 400 metrów przez Płocki.